No więc tak, Pani Małgorzato, bardzo się cieszymy, że rozmawiamy dzisiaj z Panią, że możemy otworzyć puszkę Pandory i przynajmniej w jakimś tam skrótowym kontekście wrócić do spraw zamierzchłych, które w zasadzie kogo powinny dzisiaj interesować, ale skoro już tak jesteśmy przy tym temacie, to zacznijmy mówić o rzeczach, o których być może przeciętny widz nie musi mieć koniecznie zielonego pojęcia. Sprawa Art B, afery Art B, jest to tak złożony temat, że w zasadzie podchodząc do tego z dowolnego punktu, można się pogubić już na samym początku. Żeby wiedzieć, co to jest Art B, trzeba popatrzeć chyba przez pryzmat tego, co Art B robiło, do czego doszło. Przez pierwszy rok działalności zapłaciliśmy 34 miliony dolarów podatków. Przeżyliśmy kontrolę NIK-u, która nie wykazała żadnych nieprawidłowości. Założyliśmy 180 firm. 427 osób pracowało na pełnym etacie, 15 tysięcy w firmach holdingowych. Mieliśmy udziały w takich firmach jak Bank Rozwoju Eksportu, jak Agrobank. Zakładaliśmy mleczarnie, olejarnie, zakłady produkcji przemysłowych, telewizorów. Więc była to potężna praca na temat tego, żeby coś powstało, żeby coś było w Polsce. Niestety byliśmy bardzo głębokimi patriotami, dlatego że wszystko chcieliśmy, żeby to było made in Poland. Nasze samoloty, które kupowaliśmy, były oznakowane jako polskie. W związku z tym trochę mnie boli to, że później zostałem oskarżony, że próbowaliśmy uciec, rozkraść. To nie jest normalne, że się chce uciekać, a zakłada się całą potężną, imperialną infrastrukturę w kraju i tylko po to, żeby później, nie wiem, być od tego odciętym. Dla mnie, kiedy się zacząłem wgłębiać w tą sprawę, zrodziło się szereg pytań, bo szczerze mówiąc, w okresie, kiedy pracowałem w Art B, nie za bardzo sobie zdawałem sprawę, w jakim świecie żyję. To był świat dla mnie po prostu codziennego wstawania, jeżdżenia samochodami z szybkością 280 km na godzinę. W tamtym czasie policja nie miała jeszcze takich dobrych radarów jak dzisiaj. I rozwijania firmy. Nie interesowało mnie, co jest na zewnątrz, co nas otacza, jacy ludzie, struktury, służby. To było po prostu obce. Kwestia była tego typu, żeby założyć nową firmę, żeby wybudować nowy zakład, żeby zarobić nowe pieniądze, zapłacić podatki i iść do przodu. To był nasz świat. W konsekwencji zostaliśmy oskarżeni o czyn, których do dzisiaj nie rozumiem. O narażenie systemu bankowego na straty spowodowane naszymi działaniami. I teraz, jeżeli popatrzę na to realnie, co to jest system bankowy? Jest to nieistniejąca struktura formalna, za której narażenie na straty można być ściganym przez 25 lat. Więc mi się wydaje, że jest to pewien temat sam w sobie. I jest to bardzo trudny temat, dlatego że nikt tego nie jest w stanie zrozumieć. Nawet prokurator, któremu kazano postawić takie, a nie inne zarzuty. Co to jest system bankowy? Z definicji, którą można wyczytać w Wikipedii, to są trzy linijki, jest to struktura, która odpowiada za funkcjonowanie prawidłowe banków. Jak można narazić system bankowy na straty? Generalnie nie można, dlatego że system bankowy jest tworem, który nie istnieje. Jest to stwierdzenie pewnego stanu rzeczy.
nie ma osobowości prawnej, więc nie można go narazić na straty. Dlaczego więc to było potraktowane jako zbrodnie? Dlatego, że zarzuty, które nam postawiono powyżej 10 lat, są w charakterze zbrodni. Zostałem zbrodniarzem, bo naraziłem system bankowy na straty, którego nie ma. Problem polega na tym, że banki, działając w systemie bankowym, mają pewną strukturę działania polegającą na tym, że jeżeli obywatel włoży do banku 1000 dolarów, bank może ma prawo na bazie tego 1000 dolarów wydać obligacje, które są warte 10 razy więcej, czyli 10 tysięcy dolarów. Te obligacje są wpuszczone w rynek i zaczynają pracować, przynosząc zysk, procenty, na których bank, to jest jedyne źródło zysku banku. W związku z tym, jeżeli rzeczywiście w tamtym czasie udałoby się nam zaburzyć wiarygodność jakiegokolwiek banku i ludzie by wycofali środki, w tym czasie tych pieniędzy nie byłoby tylko tyle, co ludzie wycofają, ale wszystkie inne transakcje, które bank obracał, byłoby to stratą. W tamtym czasie system bankowy polegał na tym, że oprocentowanie na walucie krajowej było 30% na miesiąc. Dla mnie to był zwykły bandytyzm, dlatego że w żadnym normalnym kraju takie prawo nie mogłoby funkcjonować dłużej niż jeden sezon. Co więcej, w rozliczeniach, które prowadziliśmy i próbowaliśmy realizować nasz spłatę sprzedawanego towaru, którego w pewnym momencie już było do 500 milionów dolarów, banki twierdziły, że nie mogą wypłacać czeków wcześniej niż miesiąc, dlatego że jest to struktura spowalniana poprzez to, że czeki były rzekomo przekazywane przez pociągi. Jest to największa bzdura, jaką ktokolwiek może wytłumaczyć, ale takie było oficjalne stwierdzenie. W związku z tym do sprawy afery ArtB realizacja czeków w Polsce w tym czasie trwała miesiąc. Po aferze ArtB okazuje się, że można było zreformować i zaczęło to być traktowane tak jak w normalnym kraju zachodnioeuropejskim, że czek po włożeniu był realizowany kilka dni. I taka była geneza powstania oscylatora. To nie była chęć kradzieży pieniędzy z banku, ale to była normalna obrona nas jako biznesmenów przed grabieżczym działaniem systemu bankowego. Jeżeli chodzi o sprawy karne, ja mam kilka pytań, na które trudno mi znaleźć odpowiedź, czytając wszystkie gazety i medialne wypowiedzi wszystkich dziennikarzy, z którymi mieliśmy kontakt. Dlaczego wniesiono przeciwko nam akt oskarżenia, skoro nie było żadnej strony skarżącej? Sprawa ArtB jest unikalną sprawą w historii systemu prawnego w Polsce, kiedy nikt nie wniósł zawiadomienia o przestępstwie, a prokurator był w stanie rozpocząć działania karne zakończone postawieniem aktu oskarżenia. Jest pytanie, dlaczego prokurator Radomski postawił właśnie takie, a nie inne zarzuty, twierdząc, że naraziliśmy system bankowy na straty, podczas kiedy tego systemu bankowego nie było, podczas kiedy on sam nie rozumiał żadnych mechanizmów, które za tym stały. Zostaliśmy oskarżeni o grabież mienia własnej firmy, co 10 lat później, po nowelizacji systemu prawnego, zostało określone jako brak przestępstwa. Czyli 20 lat temu ograbienie własnej firmy równa się obrabowanie systemu bankowego. 10 lat później nie jest to przestępstwem. Następny zarzut, który do dzisiaj mi towarzyszy, jest taki, że złożyłem oświadczenie nieprawidłowe
I stwierdziłem, że przelałem pieniądze za założenie firmy i taki fakt nie nastąpił. A więc założyliśmy 180 firm. Być może coś tam nie zostało przelane, ale jaki to ma związek z tym, że 25 lat później się ścigła człowieka? Czyli cała ta sprawa wokół tych oskarżeń ma się niejak w kontekście z rzeczywistością medialną, dlatego że pod wpływem wszystkich medialnych historii, które powstały, przeciętny obywatel wie, że Gąsiorowski i Baksik okradli banki i wywieźli pieniądze w walizkach. O tym, że pieniądze za pas, które rzeczywiście wywieźliśmy, wróciły do Polski, też nikt nie wie. Więc jest jakaś niewidzialna ręka, która panuje nad tą całą sprawą, która dba, żeby pewien imidż był zachowany, żeby pewne fakty, żebyśmy po prostu nie mieli żadnej możliwości przedstawić swojej racji stanu. I to jest dziwne. Dlatego, że jeszcze raz mówię, chodziło tylko o to, żeby zarobić pieniądze. Na samym początku, żeby kupić sobie fortepian i studio, nic więcej. A te wszystkie inne rzeczy, które powstawały, to po prostu był jak gdyby dodatkowy element, który sukcesu. W związku z tym, komu zależało na tym i zależy do dzisiaj, żeby ten wizerunek był taki, jaki jest? Kiedy Zalewski został mianowany szefem Biura Ochrony Bezpieczeństwa Narodowego przy Kancelarii Prezydenta, miał władzę absolutną, dlatego że podlegały mu służby takie jak MSW, WSI, UOP. I na samym początku, tuż po nominacji, z dokumentów, które istnieją, wynika, że zwrócił się do UOP-u, żebym przekazał materiały operacyjne na temat firm i kapitału polskiego działającego w tym czasie. I nasza firma była głównym obiektem jego zainteresowania. To się wiązało też z tym, że po wykupieniu Ursusa traktorów i chęci przekazania w zasadzie za darmo rolnikom, powstała panika w obozie Wałęsy, czy w tym czasie Kaczyńskich i Wałęsy, że jesteśmy w stanie przyciągnąć 20% głosów na stronę Unii Demokratycznej. W związku z tym te wszystkie wątki walki politycznej, walki o niezależność państwa były z sobą pomieszane. Zalewski i Wałęsa natrafili na ślad Art-B w Izraelu, kiedy byli z pierwszą wizytą. I służby izraelskie zaczęły wypytywać o nas, dlatego że byliśmy zaangażowani w zakup akcji PAZU, firmy, która jest największym dostawcą energii na rynek izraelski. I to wszystko zaczęło intrygować wszystkich. Podczas kiedy myśmy żyli dalej w świecie naiwnych stwierdzeń, że robimy sobie po prostu biznes i nie żyjemy w żadnym kontekście. Później jednak doszedłem do wniosku, że to nie był Zalewski, ani nie byli Kaczyńscy. Do takiego wniosku doszedłem, kiedy zobaczyłem, z jaką łatwością udało się komuś spowodować akt oskarżenia Zalewskiego za rzekome ostrzeżenie nas przed wyjazdem. Takiego faktu nigdy nie było. Nie było na to żadnego dowodu. Jedynym dowodem pośrednim było stwierdzenie Baksika, że zadzwoniła do niego Aleksandra Zawłocka i przekazała mu jakieś tam informacje. I o dziwo, na bazie świadectwa kryminalistów ktoś był w stanie postawić stan oskarżenia osobę, która jest szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. To nie jest przypadek, to nie jest zbieg okoliczności. To była programowa akcja. Mi się wydaje, że w tamtym czasie komuś zależało na tym, żeby nie doszło do zbliżenia Art-B z układem PC, Porozumienia Centrum, reprezentowanym przez braci Kaczyńskich i Wałęsy. I któż to mógłby być? Można robić wiele spekulacji na ten temat, ale fakty są oczywiste, że nie doszło do zbliżenia. Doszło do bardzo ostrego konfliktu.
Myśmy zaatakowali Zalewskiego. Zalewski został skazany. Na bazie tego wydarzenia doszło do ostrego konfliktu w kancelarii prezydenta i oddzielenie się braci Kaczyńskich od Wałęsy. I w konsekwencji tego wydarzenia Wałęsa przegrał wybory na prezydenta, ponowne wybory, i wygrał Aleksander Kwaśniewski. Takie są fakty. Teraz można sobie spekulować na różne tematy, ale dalej się rodzą pytania. Kto wydał rozkaz wejścia jednostek GROMu 6 sierpnia do biur RDB i po co? Myśmy wyjechali tydzień wcześniej, raptem wpada do naszych biur GROM. Dlaczego się twierdzi do dzisiaj, że myśmy uciekli w obawie przed grożącym aresztowaniem, kiedy nakaz aresztowania Nowaksika był 13 dni po wyjeździe, a mój 3 miesiące? Dlaczego twierdzi się, że myśmy uciekali? Mam dokumenty wskazujące na to, że to była prywatna inicjatywa prokuratora Radomskiego. I w związku z tym jest to obraz stworzenia nas. Ukradli, wywieźli w walizkach, uciekli, nie dają się złapać. Później konsekwentnie próbowaliśmy namówić prokuratora, żeby przyjechał nas przepytać do Izraela. Konsekwentnie odmawiano, aż do momentu, kiedy wreszcie ktoś się tam zgodził na ten temat. W ostatnim roku 5 razy składałem podanie do różnych sądów w Polsce, żebym mógł dostać list żelazny i przyjechać do Polski i opowiadać o historii RDB, odpowiedzieć na wszystkie pytania. Udzielono odpowiedzi odmownej, cały czas tłumacząc się, że utrudniam procedurę śledztwa. No, co może być bardziej nieutrudnianiem, jeżeli ja chcę przyjechać do Polski, być może dać się zamknąć za jakieś inne rzeczy, które można wymyśleć później po drodze. I chcę skonfrontować swoją wersję z wersją prokuratury. I to jest jak gdyby taka zmowa milczenia, że lepiej o tym nie rozmawiać, lepiej do tego tematu nie wracać. I w związku z tym jest to bardzo duże pytanie. Dlaczego nikt z prokuratury nie chce ze mną rozmawiać na tematy, które są rzekomo ważne? Sprawy z wojskiem to również były sprawy związane z operacją Most. Zostaliśmy poproszeni przez służby Izraela o pomoc w przeprowadzeniu operacji polegającej na zabezpieczeniu bezpieczeństwa przewozu ponad 60 tysięcy osób przez teren Polski na lotnisko Okęcie. I zgodziliśmy się na to. Zatrudniliśmy wszystkich komandosów, którzy w tym brali udział. Akcję przeprowadzał generał Petelicki, działał w jego imieniu Jerzy Dziewulski. Operacja się udała. Myśmy byli jedyną platformą, która współdziałała w tym zakresie z terenów polskich. I to był następny jakiś element z dużym znakiem zapytania, czy to komuś później nie mogłoby na przykład się nie podobać w kontekście jakimkolwiek i przyczynić się do tego, że spotkał nas później taki los, a nie inny. Więc w tamtym czasie nas z politykami generalnie nic nie wiązało, bo nie było jeszcze polityki. To była kwestia przed wyborami pierwszymi do polskiego Sejmu i prezydenckimi. W związku z tym to był kontakt z Wałęsą, pośrednio z Lechem i Jarosławem Kaczyńskimi. Później wszedł w układ Zalewski. Na początku bardzo konfliktowym, że tak powiem, z tendencyjnym nastawieniem, ale później bardzo przyjaznym. No bo
powiedzmy sobie szczerze, jeżeli szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego proponuje zainwestowanie w udziały firmy, którą założył z braćmi Kaczyńskimi, to nie jest to akt agresji, jak później być może próbowaliśmy to zinterpretować, ale wyciągnięcie ręki na zasadzie róbmy razem interesy. I dlatego jakbym miał powiedzieć, czego żałuję z przeszłości, to tego momentu, że nam się nie udało wejść do środka, zachować dobre stosunki z PC. Bo jak czas pokazał, to była bardzo mocna formacja z bardzo mocnymi liderami. I kto wie, jakby się nasz los potoczył, gdybyśmy wtedy nie zeszli trochę z toru. Istnieje wiele mitów na temat tego, co myśmy robili, czego myśmy nie robili, kogo finansowaliśmy, kogo nie. Ja już mówię, pomijam demagogię przedwyborczą i medialny szum. Nie ma żadnych dowodów na to, że przekazaliśmy jakiekolwiek środki na rzecz Lecha Wałęsy. Znaczy, wizyta Lecha Wałęsy do Izraela była pierwszą wizytą zagraniczną po jego wyborach, czyli gdzieś chyba kwiecień, maj. I cel był otworzenia kontaktów z Izraelem. To była pierwsza wizyta prezydencka. I to nie było związane z nami, aczkolwiek historia sprawiła, że byliśmy bardzo mocno w to zaangażowani, bo właśnie służby izraelskie wywołały temat, kto to jest Art B, co to jest Art B, kto to jest Baksik Gąsierowski, bo ich bardzo to interesowało w kontekście przyznania nam koncesji na zakup firmy naftowej PAS. A wiadomo, że nikt nie może mieć udziałów w przemyśle czy zbrojeniowym, czy naftowym, czy telekomunikacyjnym, jeżeli nie ma stopnia najwyższego stopnia zaufania. I to jak gdyby zaintrygowało Zalewskiego, że jak to jest, przyjeżdżają do Izraela i raptem tutaj już jest jakaś firma z Polski i służby się dopytują o dwóch polskich obywateli. Po zakupieniu firmy PAS, na której zakup przeznaczyliśmy 85 milionów dolarów, zarzut później poszedł z prokuratury, że nielegalny wywóz środków, co jest nieprawdą, bo to było wywiezione za pozwoleniem NBP-u, pod nielegalnym tytułem, co może być zrozumiałe, dlatego że w tamtym czasie, w przeciwieństwie do dzisiejszych czasów, przelanie nawet dolara poza granicę Polski to był wielki wyczyn, praktycznie jak w PRL-u. Staliśmy się właścicielami 50% firmy. Nasi izraelscy przyjaciele, którzy wyczuli, że mamy problemy w Polsce, doskonale to wykorzystali, wysyłając prawników do Polski i dogadując się z byłym ministrem, wiceministrem finansów Kawalcem, żeby nas osądzić, skazać i przywieźć do Polski. Za 15% zysków. W związku z tym rozpoczęła się kwestia batalii prawnej, którą o dziwo wygrywaliśmy w każdym kontekście. Wygraliśmy prawie 3 sprawy i ponieważ kontynuowanie wojny na wszystkie fronty nie miało żadnego znaczenia, z Bogusławem wymyśliliśmy bardzo niekonwencjonalny pomysł, żeby przekazać firmę PAS Lechowi Wałęsie. Napisaliśmy do niego list, który istnieje, który on potwierdził, że otrzymał, że jesteśmy skruszonymi patriotami i bez względu na straty, jakie spowodowaliśmy, chcemy zadośćuczynić Skarb Państwa poprzez przekazanie akcji PAS-u, które są bardzo dużo warte i przynoszą bardzo duże zyski, i podpisujemy in blanco dowolne roszczenia strat systemu bankowego, który nie istnieje, ale nieważne, i przekazujemy firmę, która ma to spłacić. Lech Wałęsa się ustosunkował do tego z początku bardzo pozytywnie i przekazał sprawę do zaopiniowania pani Hannie Gronkiewicz-Walc, czyli szefowi NBP-u w tym czasie. I tu nastąpiła najbardziej kuriozalna sytuacja w ogóle w tej całej historii.
Dostaliśmy odpowiedź z kancelarii pani Hanny Gronkiewicz-Walc, w której napisano, że niestety, ale nie mogą przyjąć tej propozycji, dlatego że rodzina Liebermannów ustosunkowałaby się negatywnie i że rekomendują nam sprzedaż firmy 50% akcji za 75 milionów dolarów. Przypominam, że myśmy kupili ją za 85, czyli strata 10 milionów. Nikt nie zrobił audytu tej firmy, nikt nie zrobił wyceny. Firma dzisiaj jest warta 2 miliardy dolarów. Jest to firma, która sprzedaje benzynę do samochodów, w związku z tym co sekundę jest wpływ iluś tam tysięcy dolarów. I sprawa rozliczeń finansowych zostałaby rozwiązana. Do dzisiaj nie rozumiem, dlaczego taka decyzja została podjęta, ale uważam, że Skarb Państwa stracił na tym 2 miliardy dolarów. Prosty rachunek finansowy. I nikt za to nie podnosi odpowiedzialności. Oczywiście oprócz nas. A, jeszcze jedna rzecz. Na bazie tego porozumienia przekazaliśmy pieniądze z powrotem do Polski, do ArtB, czyli do NBP-u, ale dalej w opinii społecznej to nie ma żadnego wpływu, dlatego że jesteśmy uważani, że te pieniądze zostały wywiezione w walizkach, że okradliśmy rencistów i emerytów i w ogóle Bóg wie co. Podczas kiedy te pieniądze po prostu zostały inwestowane w najbardziej dochodową firmę w Izraelu, która mogła być w rękach polskich i do dzisiaj służyć jako instrument do spłaty zadłużenia. Dlaczego taką decyzję ktoś podjął, należałoby spytać się na wprost pani Hanny Gronkiewicz. Teraz jeszcze w kontekście likwidacji naszego majątku. Powszechnie panująca teza jest taka, że myśmy rozkradli firmę. Zresztą to jest w akcie oskarżenia, że myśmy rozgrabili firmę i w ogóle doprowadzili do sprzeniewierzenia majątku. Jest to bardzo dziwne stwierdzenie na podstawie przerwania ciągłości działalności firmy w połowie roku rozrachunkowego, gdzie prokurator, który nie ma żadnego zielonego pojęcia o sprawach finansowych i ekonomicznych, rzuca sobie tego typu stwierdzenia. Kiedy to analizę finansową ArtB stworzono dopiero 2 lata później, ja mam kilka pytań. Dlaczego likwidacja ArtB trwa 21 lat? Jest to rekord świata i to się nadaje do zgłoszenia do Księgi Guinnessa. A zwłaszcza rozgrabionej firmy, z której podobno pozostało tylko biurko i krzesło. Na jakiej podstawie się twierdzi powszechnie, że ArtB zbankrutowało? ArtB zostało postawione w stan likwidacji na nasz wniosek, mój i Baksika, a nie na skutek tego, że firma została pozbawiona środków działania. Kim w przeszłości był likwidator ArtB, to już o tym mówiliśmy. Ale dlaczego i przez kogo został mianowany? To jest ciekawe pytanie, dlatego że przy całej likwidacji pracują tylko dwie osoby, robią co chcą, od 21 lat, mają pensję po 500 tysięcy złotych. Likwidacja od 20 lat przynosi deficyt. To znaczy koszta likwidacji przekraczają wpływy poza 2 latami, kiedy to duże środki wpłynęły do likwidacji i nikt na to nie zwraca uwagi. Dlaczego NBP i Skarb Państwa tolerują taki stan rzeczy? I teraz ciekawe pytania. Ile majątku już odzyskano? Ile majątku powinno się odzyskać? Kto przejął transakcje z bronią? Kto przejął samoloty ArtB? Kto przejął całą produkcję Goldstara? Kto przejął Ursusy? Cały skład Ursusów? Kto przejął fundusz powierniczy, który przynosił 18% zysku na rok? Kto przejął obrazy ArtB? I
kto za bezcen przejął akcje RDB w 180 firmach, łącznie z Bankiem Rozwoju Eksportu i Agrobankiem. I to mi się wydaje jest bardzo ciekawy set pytań, bo tu chodzi tylko o 400 milionów dolarów, dwóch ludzi, którzy tym zarządza i struktury państwowe, które nie zwracają uwagi na to, co się tam tak naprawdę dzieje. A ja jestem oskarżony o to, że ja to wszystko ukradłem i też to w dodatku w walizkach i wywiozłem. Także tyle na temat likwidacji. Przy likwidacji od 20 lat pracuje tylko dwóch ludzi. Likwidatorem jest Jerzy Cyran oraz Zygmunt Blochel. Pensje 500 tysięcy złotych. Efektywność likwidacji 20%. Zebrano do dzisiaj prawie 300 milionów dolarów. Likwidacja trwa 21 lat.